kochasz śpiewać, tańczyć, występować, czujesz, że staje się to całym twoim życiem, a na dodatek mocno wierzysz w to, że masz talent, to właśnie dla ciebie jest Dolnośląska Liga Talentów. Zapraszam! Dolnośląska Liga Talentów powstała po to, żeby dać szansę tej młodzieży, która w dniu dzisiejszym chce się pokazać, zaprezentować, a nie ma miejsca i sposobności ku temu. Dzisiaj taką szansę im dajemy i liczymy na to, że będzie to ich, właściwie zachęci to ich do dalszego prezentowania swoich umiejętności. Ci, którzy się odważyli, spotkali się z nami podczas eliminacji do Dolnośląskiej Ligi Talentów w Głuszycy, Głogowie, Bolesławcu i Strzelinie. Zobaczcie, jak było. Siemka, jestem z Czarnego Boru. Do Głuszycy przyjechałem nie wiążąc z tym konkursem żadnych nadziei. Chciałem wybrać instrument, który najlepiej będzie potrafił wyrazić moje emocje. Próbowałem też swoich sił na klawiszach, na keyboardzie, ale nie czułem tego samego, co czuję grając na gitarze. Chciałem też spróbować na perkusji, ale jednak gitara odzwierciedla moją duszę. Każdej nocy jest koncert, zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Ja uważałem i taką żeśmy przyjęli rolę z pozostałymi jurorami, że mamy być nie złośliwymi zoilami, tylko no starszymi ludźmi, zwłaszcza ja jestem bardzo starszy, starszymi ludźmi, którzy mają wskazać im drogę taką na przyszłość. Muszę powiedzieć, że jestem pod absolutnym wrażeniem talentów tych wykonawców, bo niektórzy z nich są po prostu już na bardzo dobrej drodze do zawodowstwa. Podczas czterech minionych eliminacji do Dolnośląskiej Ligi Talentów wysłuchaliśmy różnych prezentacji na bardzo różnym poziomie. Najlepsza młodzież, ta wybrana do koncertu finałowego, wydaje mi się, reprezentuje bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom. Muzyka była bardzo różnorodna, od muzyki ludowej, przez jazz, przez hip-hop. Mieliśmy również występy teatralne, były różnego rodzaju pokazy, także naprawdę było bardzo ciekawie. Jesteśmy zespołem Let Go. Przyjechaliśmy z Wałbrzycha, ze szkoły tańca Cordex. Tańczymy głównie hip-hop, również inne style taneczne, uliczne, czyli locking, house, dancehall. Mamy nadzieję, że przez ten czas, który nam pozostał do finału, jeszcze uda nam się przygotować coś, co naprawdę zaskoczy wszystkich. I bardzo spodoba się jury. I oczywiście widzą.
Nazywam się Karolina Serkies, przyjechałam z Chojnowa, mam 19 lat. Ukończyłam właśnie szkołę, 5 liceum w Legnicy. No i jestem tegoroczną maturzystką i gdybym wygrała którąś z nagród, na pewno wykorzystałabym ją w realizacji dalszych swoich marzeń i planów. Być może znalazłabym producenta, który chciałby współpracować ze mną i tworzyć muzykę, która jest bliska mojemu sercu. Dziękuję bardzo. Jestem finalistką Dolnośląskiej Ligi Talentów. Jestem z tego dumna bardzo, z siebie, ponieważ miałam duże obawy przed tym, żeby w ogóle zgłosić się do tego konkursu. A teraz tak się stało, że jestem w jury. Dolnośląska Liga Talentów bardzo dużo mi pomogła w tym, przez ten rok, ponieważ założyłam swój zespół, znaczy z kolegami założyliśmy razem i jakoś dało mi to kopa do jakiegoś tworzenia własnego, a nie już tylko śpiewania z podkładami. I wydaje mi się, że to jest bardzo twórcze. Po prostu taki kopniak dzięki właśnie Dolnośląskiej Lidze Talentów. Nazywam się Emilia Hamerlik, przyjechałam do Głogowa z Bielawy. Uczę się w liceum ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Trenuję codziennie. To nie jest tak, że mam wyznaczone któreś godziny, w których śpiewam. Po prostu, kiedy nachodzi mnie ochota, siadam nieraz do pianina, ponieważ też kształcę się, gram na fortepianie. I po prostu tworzę coś swojego, może niekoniecznie tekst muzyczny, ale muzykę. I słucham też muzyki, to też bardzo dużo daje, dużo inspiracji. Nazywam się Ania Pieszko, uczęszczam do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu. Chodzę do trzeciej klasy o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym. Śpiewanie wzięło się właściwie od moich rodziców, od mojej mamy szczególnie oraz mojej babci, ponieważ one oczywiście też mają taki zapał artystyczny, tak jak i ja teraz. Natomiast język hiszpański dopiero od niedawna, nie wiem, to kwestia 2-3 lat, po prostu zaczęłam słuchać utworów Shakiry, ale też innych, na przykład Mercedes Sosy, i zakochałam się w tym języku, jako stwierdziłam, że jest bardzo ekspresyjny i że uczucia w muzyce po prostu wyraża niesamowicie. Nazywam się Wojtek Bałwako. Jestem z okolic Strzelina, dokładnie z miejscowości Prusy.
staram się szukać na takie konkursy zupełnych nowości, czegoś, co może zaskoczyć jury. Sam nie wiem, z jakim skutkiem to jest zawsze, bo mówię, no jury to też ludzie, którzy mają jakieś swoje gusta, a ja wybieram taką muzykę właściwie nowoczesną i nie zawsze to się może spodobać, ale właściwie chyba jeszcze nigdy jakoś na tym nic nie straciłem. Młodzież bardzo się wstydzi tego, co było kiedyś, jakie mamy piosenki, co jest związane z naszą historią, więc też w pewien sposób starałyśmy się przełamać ten stereotyp i pokazać, że naprawdę fajne rzeczy teraz powstają. W wielu przypadkach były to osoby, które samodzielnie przygotowywały się do tych występów i tym większy dla nich szacunek. Tym większy też, duży też szacunek dla tych instruktorów, nauczycieli i pedagogów, którzy przygotowywali tych młodych ludzi. To całe przedsięwzięcie, za które chwała Urzędowi Marszałkowskiemu, że znalazł na to środki, czas. Otóż to jest po to, żeby zaktywizować środowisko domów kultury, małych środowisk w małych miastach. To wydarzenie, czyli ta Dolnośląska Liga Talentów, jest w pewnym sensie puentą ich działań, takim bardzo ważnym etapem w ich życiu. To jest, ja jestem już głęboko przekonany, że co roku należy to powtarzać, niekoniecznie z takim jurorem jak ja. Tegoroczni laureaci Dolnośląskiej Ligi Talentów mogą przede wszystkim liczyć na nagrody finansowe. Dla zwycięzcy przeznaczyliśmy 7 tysięcy złotych, drugie miejsce 5 tysięcy i za trzecie miejsce 3 tysiące złotych. No ale to nie wszystko. Oprócz nagród finansowych jest też prestiż i jest szansa dalszego rozwoju, który Ośrodek Kultury i Sztuki na dzień dzisiejszy tym uczestnikom czy tym laureatom daje. Już 23 października podczas koncertu finałowego w Teatrze Polskim we Wrocławiu przekonamy się, kto zostanie laureatem tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Talentów. Nie możecie tam zabraknąć. A wrażenia i emocje stamtąd w reportażu, oczywiście w TVP Wrocław. Zapraszam.